Hej, siema, jest sobota, jesteśmy zapakowani na górną grupę. Wszystko weszło nam na lawetę 4,5 metra, cebula wzdłuż, reszta w poprzek. Siema Tomek. Siema. Dobrze pospinane jest? Daj sobie do tyłu, tu cofnij tu. Kiedyś można było tam wjechać aż, nie? Przed chwilą rozmowę, z pół godziny kurwa z właścicielem gadałem. Do góry nie poleci. Do góry nie poleci. No to lecimy na górną grupę. Chłopaki tam szaleją, nie mogą się doczekać już jazdy. W ogóle bierzemy cztery kłady i dla mnie motocykl, bo Raptor by się po prostu nie zmieścił. Siema byki. Siema. Mamy. Siema. Cześć. Majster szef teraz będzie cofał. Kuba, ładujemy się. Wszystko zabraliście? No tak. Dobra. Szybki trening. Szybki trening. Co, kluczyki ci dać? Nie, no ja nie jadę. A czemu? Ja już teraz jak wiesz, opanowane cofanie to... Ale nie, ja nie mam uprawnień. Ja też nie. Jak, nie masz, e? Czyli na to nie trzeba mieć. Trzeba, Radek wczoraj powiedział. Trzeba. Trzymaj. Trzeba sprawdzić, czy jakiś kot nam nie wlazł. Z tyłu najlepiej. Do środka. Zobacz, Kuba, czy kot nie wlazł. Dobrze zabezpieczone tu wszystko? Czekaj, plecak biorę. Nie ma kota. Nie ma kota. Wziąłem trykwę do live'a. O! No. Oj, dawno na górnej grupie nie byliśmy. Nie wiem, jakoś... Jakoś chyba przed wakacjami. Chyba przed wakacjami, Kuba. Kuba, weź to na siedzenie tam obok ciebie, tutaj, wejdź, tu masz. Czekaj, to? No. Dobra. Siedzi? Siedzi. Tu połóż to tam. Czekajcie, fotę jeszcze zrobię. Hej! Zamieszanie, mówię wam, przy takim wyjeździe i pakowaniu. Pół godziny na pakowanie nam schodzi. Specjalista. Mam twój kabel do telefonu, do ładowarki, jakby co, nie? Tata, a masz moją kurtkę? Nie. Bramy otworzę, to sobie wyjedziesz, nie będziesz manewrował. Dobra, a co, mam ci iść po kurtkę? Ale na łatwiznę teraz poszedłeś, Tomek. Jak samopoczucie, Tomek? Dobrze, dobra, golny ci podam kurtkę, bo zaraz będziesz miąć. Teraz mała przerwa, stajemy do sklepu, kupujemy kaszankę i kiełbasy na grilla. 120 km i będziemy na miejscu. Wypadkowali chyba. Zaraz zobaczymy. Duchową, tu się musiało coś stanąć. No. Oni się tu trafili. Mogło zjechać. I to nieźle się trafili. O ja. Wow. O, trzech. Byś chciał zobaczyć, co tam się stało z Żakiem dziadem. O Jezu. Dojeżdżamy. Piękna sprawa. Zaraz będziemy na żwirowni. Podobno mało ludzi jest. Już dojechaliśmy. Już jesteśmy na miejscu. Nie słychać, żeby ktoś upalał. Samochody jakieś są? O, jest chyba ktoś. Juri. Przywadzę. Juri jest, Juri. I za nami Paweł. Brum, 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 brum. Siema. Tu podjazdy są, Tomek. Dobra, wysiadamy. Nie. Nie, poczekaj, Kuba wydecydował. Zobaczmy, gdzie Paweł się stawił, bo tak tu na środku stoi przed samą wagą. Ale tu nie, bo zobacz, tu są gwiazdy. A tu no już cofam. To trzeba się zważyć? Dobra. Nie. Juri, tam można wjechać? Tutaj, nie? Tam dalej? Tutaj. Czekaj. Dobra, to dawaj, jak najszybciej. Nie? Nara. I cebula. Tu już nie ma. Tu można.
Tam to jest ciekawe. Szkoda, że tam nie można wjechać jak wtedy, nie? Daj sobie do tyłu, tu cofnij tu. Kiedyś można było tam wjechać aż, przed chwilą rozmowę, z pół godziny kurwa z właścicielem gadałem. Co? Z chwilowni tu, no. Przyjechał do mnie. Aha, i co chciał? Nie, w porządku, nie? Dogadałem się, że luz, nie? Aha, że możemy jeździć. Jo, tylko żeby od tej ściany tam nie jeździć mu pod lasem i tam, nie? Bo dużo pieniędzy daje, kurwa, za wyrobienie ulicy, żeby, kurwa, te, siema. Daj sobie tu bliżej tej ściany i tego, nie? Pawłowi, żeby tak robił miejsce, nie, żeby na wyjazd tak nie było, nie? No. Czyli dogadani jesteśmy z właścicielem. Co? Dogadani z właścicielem jesteśmy. Ludzie, nie? O, to super. No, tutaj mamy wszystko, tu nam pozwolił. Tam, żeby nie podjeżdżać, gdzie wydobyje ten, nie? Piach i będzie gitara, nie? Aha, czyli na tej jeździmy. No, no. Tu nie. Na tej i na tej. Na tej i na tej, dobra. Gitara. No to luks. No to tylko galoty na dół i przebierać się. Wszystko. Siemano. Kupę lat, nie? Przyjechałeś, a nie. Dzisiaj na kładzie. A pamiętasz tą rolkę Kuby? No. O kurde, to było. Nie, za daleko, kurde. Ktoś tu podjedzie? To chyba nikt nie podjedzie. Jak nie? Podjedzie. 60 ostatnio gościu, taki mały podjeżdżał. Tu? No, mam na filmiku. Piłował jak... Po tej wyrwie? No, skakuje, normalnie. A to są te, co tam wyrobiłeś? No ale tam już się nie jeździ, tam nie? Bo tam są budziska, nie? Aha, aha. Tutaj mamy, tutaj tą całą ścianę, tamta ściana, tak? Później tam są nowe tam podjazdy i wtedy na tamte, nie? Są takie, nie? Dobra. Tomek, nawet będzie... zmieniłeś? Nie. Aj, kurde. Nie zmienił. No bo na sprzedaż idzie, nie? Sprzedaje? Ale synchronizację silniku gaźnika zrobimy, wiesz? Aha. To zrobimy. Dzisiaj nas gościu zaczepił, zobaczył kłady i mówi, że nam zrobi. I wtedy mocy będzie miała więcej, wiesz? Może nie trzeba będzie nawet napędu wymieniać. Niby Ford gówno Ford, ale patrz. A był właściciel tej żwirowni, czy tej? Tej. Tamte to mają księża, nie? Aha, aha. Z nim, nie? Aha. I modlą się tam? No. Pozdrawią, nie? Dobra, to przybieramy się. Księże mają wszystko. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć coś. Właściciel żwirowni podjechał do Jurego. Pierdło chciało tam przegonić, nie? Ale pogadali, pośmiali się. I właściciel żwirowni nie ma przeciwko, żeby jeździć, tylko żeby dbać o bezpieczeństwo, żeby nikomu się nic nie stało i żeby tej drogi dojazdowej nie niszczyć, żeby spokojnie przez nią przejeżdżać, bo po prostu bardzo duże koszty ponosi na naprawę tej drogi. Czyli nie sadzić bąkoli, nie latać na kole i będzie dobrze. Będzie miejscówka taka, na którą będzie można zawsze przyjeżdżać. Potem właściciel kupił tą żwirownię jako żwirownię. Czyli wydobywa tutaj piasek. I tak jak widzieliście, my tutaj gdzie jeździmy, to można jeździć. No. No kurwa, nie jedzie mi, powiem ci, nie chcę jechać, nie? Wiesz, na pewno zajebane, no ale muszę je zsynchronizować, nie? I zobaczę, pożyczę od kogoś mniejsze koła, niższe koła, nie? Bo ja mu dojebałem te większe koła, nie? No to może te wysokie. No. No to powinien lepiej iść, nie? Nie, no większe nie, o większe opory ma teraz. Aha. Nie daje tego, nie? Im większy opona, tym musi zapierdalać ten silnik, no, nie? No. I zobaczymy, jak wtedy nie będzie szedł, no to zobaczymy. Ja ogólnie dałem tą 44 z tyłu, ale zdecydowanie chyba za dużo, trochę o dwa zęby dałem. A z przodu jaką masz? 14. A ja mam 15. Ja już myślałem, żeby dać mu 13, nie? I teraz się zastanawiam, czy dostanę, nie będę tyłu zmieniał, tylko po prostu przód zmienię albo na 15, albo na 16. I wtedy tylko dwa zęby, to i tak będzie dobrze, nie? Ale to no. Wtedy będziesz miał ją szybszą, nie? Na trasie. Tak. A nie straci ale ja miałem, a ogólnie miałem 14-40. No.
A teraz mam 44 4. i 14, to chłopie, to jedynki to w ogóle nie mam, taka jestem, nie? No. Ja z dwójki ruszam. No ale idzie, nie? Drapie się lepiej po prostu. A synchronizację gaźników robiłeś w Słoinie? Od początku nic. No to trzeba tu zobaczyć, ja zawiozę go w tygodniu. Gościu mi tak to zrobił, że... Ja ci powiem, wiesz czemu, bo już zauważyłem, zaczyna gasnąć kurwa na wolnych obrotach, nie? To gaźniki są zajebane, nie? Może być. No a bo gadałem z kumplem, on mówi, ja ci tego nie zrobię, bo tam on ma pojęcie o robocie. Mówi, ja ci tego kurwa nie zrobię, bo tu musisz zrobić synchronizację gaźników, musisz mieć sprzęt, nie? Po prostu dobrze to wszystko zgrać, nie ustawić. Tak, no bo tam chodzi o jakieś wyprzedzenie, nie? I mówię ci, zmienisz zębatkę, będziesz kurwa zadowolony, nie? Wiadomo, w trasie to już nie będzie polotu, nie? Ty, no ale wiesz, tak nie... Drakter go wyprzedzi. Ale to się kurwa w terenie jeździ, a nie tam po ulicy. A po ulicy, wiesz, to ja i tak najczęściej z Kubą jeżdżę, nie? To tam szaleństw nie ma. To i tak wolno. No. Dobra, przybieramy się. No. Możesz Jachu komentować. Tak jest. Już tego? No, nagrywam. Dobra. Damian! Chodź! Młodego nagramy też. Taka prawda, Patryk.
większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.